Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki i widzimy się w grze Ori and the Blind Forest. I cóż, pewnie niektórych z was może zastanawiać, czemu w sumie drugi raz w tygodniu jest Ori. No więc odpowiedź jest, powiem szczerze, prostą, niż się spodziewacie. Po prostu nie udało mi się zgadać z siostrą, ani z nikim innym. Podkreślam, bo ewentualne zastępstwo też mam przygotowane w sprawie Kingdoma, no więc stwierdziłem, że po prostu jako, że no, tak średnio by było, wiecie, po prostu mieć lukę w odcinkach, tak jak to było w sumie w tamtym tygodniu z Orim, czy właśnie z odcinkiem na niedzielę. Szczerze powiem, tam to akurat było z mojej winy, bo dosłownie mówiąc zapomniałem. Mam nadzieję, że nie było problemu zbytnego, bo tak musiałem znowu zrobić przerwę. Pewnie słyszeliście, pies szczekał to dosyć głośno. Ja nie będę ukrywał, akurat usłyszałem to dosyć późno, ale to wina słuchawek. Nie będę może mówił za dużo o nich, ale ostatnio dorwałem dosyć ciekawy model, który jest całkowicie zamknięty i w ogóle no i powiem szczerze, nie dosyć, że są to słuchawki typu zamkniętego, to jeszcze strasznie dobrze izolują mnie od wszelkiej maści dźwięków otoczenia, więc tak. Po prostu no, rozumiecie, o co chodzi. Strasznie później to usłyszałem, więc jeśli są jakieś problemy, to wybaczcie za szczekanie psa i w ogóle. Ale po prostu kiedy tylko je wyłapałem, to no wiecie, dobra, już nie będę może więcej gadał i jesteśmy w kolejnej lokacji, na której widać, że jest strasznie dużo rzeczy. Dobra, ale mniejsza z tym. Skupmy się na rozgrywce i tak. No więc wracając, no nie udało się zgadać na Kingdoma z nikim. Dlatego też stwierdziłem, że po prostu zrobię nawet bonusowego Oriego, bo w sumie Ori to jest seria, której najmniej brakuje już do końca chyba, ze wszystkich. Zresztą są może serie, na których mi bardziej by zależało, żeby szybko je ukończyć, czy coś. Ale no, jak już mówiłem wcześniej, tak i powtórzę teraz. Ori chyba ze wszystkich serii najbardziej zasługuje na to, żeby po prostu się nim zająć. Plus też mam wiele innych gier typu Metroidvania, które chciałbym pokazać. Co ciekawe, też nie są to gry najnowsze, ale rozumiecie, no więc po prostu, jak mówiłem, chciałem jedno Metroidvania naraz maksymalnie pokazywać. Skoro już po prostu mam zaplanowane inne, a Ori jest bliski końca, to stwierdziłem, że dobra, po prostu tak to będzie, ewentualnie się zobaczy później co dalej. Właśnie, chwila, tam. A, czyli kamień mapy jest tam, dobra. Jeśli tam jest kamień mapy, to ja tam już lepiej pójdę zaliczyć, co trzeba zaliczyć, żeby potem się nie wkurzać, nie płakać i w ogóle. Okej. Idziemy tam normalnie czy psujemy? Nie, ja jestem za zepsuciem. Dobra. Tylko jeśli mamy zepsuć, to muszę rzucić się na maksymalnej sile. Podskoczyć. Chyba trzeba było. Dobra, wiecie co, zmarnuję całą energię, ale ja to zrobię w ten sposób. I teraz raz, dwa, trzy. I tak, i raz, dwa, trzy. Nie, nie zadziała. O, dobra, jednak zepsuliśmy. To prawda nie tak całkowicie, ale i tak jest zepsute, więc brawo dla mnie. Okej, tak, teraz tutaj wstawiamy kamyka. Cieszę się odsuniętą mapą. Teraz przynajmniej wiem, którędy będę musiał iść po swojej tortury i tak dalej. Wow. Dobra, rozbudowane miejsce, ale okej. Mamy też przy okazji już tutaj, no, bramkę z ostatnim skillem w grze. O ile się coś nie zmieniło, chociaż drzewko skilli pokazuje, że naprawdę to już będzie ostatni, więc te. Mam nadzieję, że wiecie, poza tym, że zdobędziemy dosłownie już ostatnią umiejętność, jeszcze gra nas nauczy, jak radzić sobie z niektórymi problemami, bo tak, no nie ukrywam, jestem trochę zawiedziony tym, że no, jesteśmy na tym etapie, na którym jesteśmy. Ja dalej nie wiem, jak otworzyć większość przejść tych takich, wiecie. Albo że jestem od dołu od nich, a tam są te kamienie, to takie popękane. Albo że są jakieś ściany, dosłownie mówiąc, jakieś filary na boku i też nie wiem, co mam z nimi zrobić. Po prostu. O, właśnie jak tutaj widzicie, tego nijak nie rozwala od tej strony. A są po prostu miejsca, w których dosłownie inaczej nie da się pójść niż od dołu.
Wczoraj, no. Zresztą pamiętacie chyba z wczoraj nawet, dobra. Czemu sobie... Jezu, jakiego wczoraj? Co ja mam z tym gadaniem wczoraj? Czy nawet ten odcinek Oriego poprzedni nie był nagrywany wczoraj, on był nagrywany... Nagrywany był w sobotę, tydzień temu chyba. A więc dobra, no mniejsza z tym, po prostu... Znaczy nie w sobotę, to chyba było nawet w niedzielę bardzo wcześnie rano, bo właśnie chciałem zdążyć, żeby go publikować jeszcze w niedzielę, po czym i tak... No, koniec końców nigdzie go nie było. O, dobra, tu mam sekretne przejście, na szczęście je widzę bezproblemowo, więc tak. Dobra. I dobra, wróg pokonany, super. Kolejny kamyczek, nie wiem na co mi one, ale tak. I teraz co? Reszta jest zamknięta, co ciekawe. Po prostu nijak nie da się tam dostać. Więc zakładam, że trzeba byłoby jakoś tutaj coś ogarnąć, tylko nie wiem co, nie wiem jak, nie wiem gdzie. A, dobra. Tutaj już tłumaczę jak rozwalać ściany, to takie... Powiedzmy, takimi słów, no... Pionowe. Trzeba po prostu wrogiem w nie cisnąć. Jest to zaprawdę najłatwiejsze, bo w niektórych momentach nie mam wrogów pod ręką, ale... Zawsze jakaś opcja, dobra. I potrójny skok, który tym razem jest po prostu nieocenionym wsparciem. Dobra. Okej, u góry coś jest. Zmysł wykrywania to pokazał. I tak, dla świętego spokoju to wybuchamy. Zostawiamy tutaj to, żeby potem nie było mordzenia. I co to robi? Mam nadzieję, że otworzy na stałe. A nie tymczasowo, być tymczasowo, to się wkurzę. Ale dobra, póki jeszcze pamiętam, to pora ulepszyć przedostatnią zdolność. Dobra. No i na końcu właśnie zostało to, ale zanim tam to osiągniemy, to jeszcze trochę czasu pewnie minie. Chociaż ciężko mi określić, wiecie, dokładnie ile, bo nie jestem pewien, czy to każdy kolejny punkt kosztuje więcej niż poprzednie, czy jednak cena punktów, wiecie, chodzi o to postęp w zdobywaniu się nie zmienia. Dobra. To być ciężkie i pewnie nie tak powinienem to zrobić, ale spróbujemy w taki sposób. Dobra, nie, Ori, nie rzucaj, proszę cię. Tak. Jestem po prostu pewien, że twórcy nie w ten sposób to chcieli zrobić. Nie zauważyłem, że jest zamknięte, brawo, ja po prostu. A mi to już mało obchodzi, jak twórcy chcieli, ja to zrobię po swojemu. Bo lubię. Chociaż znaleźć, że ten ostatni skill byłby tu bardzo przydatny. Jeśli nie mamy ostatni skill, tak swoją drogą, to będzie jakiś... Mogę powiedzieć, bo w sumie zaraz go zdobędziemy. Ale jeśli dobrze pamiętam, jakiś super skok, czy coś, czy po prostu, że wiecie, tak jak to było też w dwójce, że w powietrzu można się raz chyba wybić, o tak po prostu. Więc no... Dobra. Wybaczę za kolejne cięcie, ale tak. Odwiedziła mnie dzika siostra. Więc trzeba było po prostu ją wypłoszyć albo oswoić. Ja akurat wybrałem dzisiaj wypłoszyć, bo nie mam czasu na oswojanie dzikiej siostry. No i tak. Po prostu zwiedzajmy dalej, zobaczymy co z tego wyniknie. Okej. Więc teraz tak. Aha. Ciekawa sprawa, nie. Nie zaprzeczę. Ale zanim tutaj będę cokolwiek robił, to chcę przejść tędy. Dobra, już zaczynam rozumieć, czemu przejść tamtędy. Nieważne, czy tego chcę, czy nie. Muszę po prostu ze względu na to, że inne trasy są. Nie, Ori, Ori. Nie, nie, nie. Dobra, nie straciłem prawie niczego, na szczęście. Tym razem oczywiście. Bo innym razem to nie było aż tak fajnie. Dobra. Teraz na spokojnie. Na spokojnie zbieraj kamyczki. Okej.
Powiem wam szczerze, tego się bym się wziął i nie spodziewał, że to mnie odsrunie tak po prostu. I dobra. Mamy 4. Mamy tą kulkę. Powiem szczerze, nie wiem co zrobić teraz. Bo czuję, że trochę zepsułem. Nie wiem, może... Dobra. Jakkolwiek to prawidłowo trzeba byłoby zrobić, ja to mogę zrobić tak. Nie wiem po co, ale tak, mogę. No! Nie wierzę. Może tą kulkę lepiej zostawić. Nie wiecie co, może w ogóle najpierw to miejsce znaleźć, się zostawić, ale... Niestety nie mogę. Więc tak... Polecimy znowu do tej kulki. I tym razem... Postawię tu zapisa, żeby było łatwiej. I dobra. Mamy kulkę. Nadal nie wiem co ona miała by mi dać, ale okej. Dobra, komórka energetyczna. I tym razem nawet powiem tyle. Zostawię tą kulę w tym miejscu. Chociaż. A. Niestety wiem, do czego ona będzie mi potrzebna. Inaczej mówiąc, bez niej sobie nie poradzimy. Tylko co zrobić w takim momencie? Powiedzcie mi. Aha, dobra, czyli. Ja mogę nią sterować tym, jak ona tutaj tak srunie. Okej. Warto wiedzieć. Dobra. To w sumie, gdybym wcześniej to doczytał, to byłoby fajnie. Bym sobie poradził, może nawet bezproblemowo. No tak, to oczywiście musiałem wyjść na jełupa, który te, nie ogarnia. Dobra. Wszystko już jasne. Nie, 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 kulka, nie, wracamy. O nie, 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 nie. Ty lecisz tam. I teraz tak. W sumie nawet nie wiem, co teraz tak naprawdę, w jakiej kolejności. A nie, dobra, to jest akurat jasne. Zobaczymy tylko, czy mi się to ostatecznie uda, czy nie. Dobra. Mamy to. Czyli tutaj będzie zabawa w... Podaj kulkę. Okej. A, i teraz tutaj trzeba to zatkać. Tym. Oczywiście... A, nie mogę. Bo to jest niebezpieczna strefa. Okej. Szkoda. Że nie mogę... Linka do duszy tutaj zrobić. Chociaż to też zrozumiałem. Dobra. Zamknięte kolejne, więc możemy iść bezproblemowo. A, tu już mogę. I otworzam przejście. Mamy skurcz, super. Pełno kolców, pełno jakichś innych blokad, niebezpieczeństw. I co? Co my tym razem mamy? Kolejny challenge związany tym razem z lataniem precyzyjnym. Na piórku, oczywiście, bo jakby inaczej. Damy radę, powiem wam szczerze, damy radę. Jakoś to zrobimy. Tym bardziej, że no, nie jest jakieś szczególnie trudne. Jak na mój gust. Oczywiście i tak będę totalnie lamił, bo gdybym nie lamił, to nie byłbym sobą, ale... No. Jakoś bardzo trudne to nie jest. Dobra. I teraz tak. Chyba wiem, gdzie jest ostatni. No nawet to było widać. Bez zmysłu sekretu. Ale na szczęście już mamy zmysł sekretu wykupiony, więc będę miał jeszcze łatwiej. 4 kamyczki, standardzik. I oczywiście przeciwnicy. Nie ukrywam, ze wszystkich przeciwników chyba najgorsze są właśnie te zielone żaby. To jest wytrzymałe i wkurzające. Co prawda łatwo to pokonać. Jeśli się chce po prostu...
odbijać ich ataki, ale no nie zawsze wyjdzie. Co oczywiste jest akurat, nawet dla mnie. Teraz tak, tak. I znowu to miejsce. Super. Czyli? Skoro znowu tak, to chyba tutaj się nauczymy jednak czegoś. Ten duch. Kolejne poświęcenie dla Niber. Aha. Nir leciała przez powietrze. Sword through the sky, nie wiem jak to przetłumaczyć, ale można powiedzieć, przecinała po prostu niebiosa. Jej świat nie miał granic, z czym nie znał granic, dopóki las nie stał się ślepy. Okej. Okay. Ostatni skill. I sądząc po tym, co tutaj zobaczyłem, że jest takie blokada, to chyba teraz się nauczymy czegoś jednak związanego z tym wszystkim. Charge jump. Trzymaj lewy trigger, żeby naładować, nie ciśnij A, żeby zrobić super wysoki skok w powietrze. A, czyli to nie było z odbiciem się takim, jak to było w dwójce, tylko to było taki skok, okej. Okej. Okej, dobra, czyli wszystkie te blokady w ten sposób będzie można otwierać. Spoko. Dobra. Okej, dobra, wiecie co? Teraz mogę powiedzieć szczerze, pamiętam to trochę inaczej. Nie żeby to było coś złego, ale po prostu pamiętam to już skillę inaczej. Czy może raczej... Druga część wypaczyła moje... mniemanie o tym skillu. A tu proszę, jakie piękne. Celujemy i szarża. No. I to ja rozumiem. Ale nie wierzę. Byłem tak pewien swego odnośnie tego skilla, że aż pomyliłem go po prostu całkowicie. Działanie oczywiście podobne do tego, o czym mówiłem, ale no jednak trochę inne. Dobra, zanim coś, to trzeba się tego pająka pozbyć. Dobra, jak się pozbędziemy pająka, to już będzie po problemie. Dobra. Bij, zabij pająka. Bij, zabij Ori. Bij, zabij. I mamy kolejny punkt zapisu. Więc co? Na spokojnie możemy się skupić na graniu w grę. No to sruń Ori, dzięki swojemu nowemu szkilowi. Sruń! jakie to jest fajne. Nie, ale to po raz kolejny pokazuje, że Ori jest... bardzo fajną grą. Przynajmniej jak dla mnie, oczywiście nie mogę mówić za każdego. Ale mi właśnie się bardzo podoba Ori i jako ogólnie Metroidvania, i jako gra. Powiedzmy przygodowa, cokolwiek. Żeby nie było, nie będę was kłamał. Fabuła może nie jest najbardziej górnolotna ze wszystkich. I w ogóle, ale też nie ma co strasznie krytykować gry czy coś. Bo jak na swoje lata i nawet na obecne standardy, moim zdaniem jest naprawdę dobrze zrobiona i... Oczywiście, no. Lepiej wykonana pod wieloma względami dwójka, moim zdaniem, no. Po prostu, no, ciężko powiedzieć, żeby. No, już się pogubiłem. No. Dwójka jest, moim zdaniem, właśnie pod wieloma względami dużo lepiej zrobiona. Ale ciężko byłoby też powiedzieć w ten sposób, że jedynka jest zła, czy coś. Bo jednak te gry po prostu są. No, dzieli ich parę lat. I można powiedzieć szczerze, że Ori, ten, którego tutaj widzicie. Po prostu udarł szlaki wielu grom teraz, które są naprawdę znane jako bardzo dobre. Ale no... Nie ma znaczenia, która gra naprawdę jest lepsza czy coś. Ja uwielbiam obie. Nic dziwnego, że Kuro unika tego miejsca. Słoneczny kamień... promieniuje światłem, którego się boi. Dobra, mamy kamyka. Mam tylko nadzieję, że no, że będę mógł po prostu jeszcze zawrócić, bo tam właśnie mam jedną rzecz do wzięcia. Okej, okay, no i mamy... Kamień Słońca, użyj tej legendarnej runy, znaczy... A, używając tej runy można wejść do Góry Choru. Czegoś tak. Inaczej mówiąc, w tym oto momencie właśnie mam dostęp do miejsca, w którym byłem ostatnio. A do którego... no nie chciało mi się iść. I w sumie tym samym mogę wam powiedzieć wprost.
Oficjalnie dzisiaj zakończymy Shoriego w tym odcinku. A następny tydzień będzie mógł już rozpocząć serię z nowej Metroidvanii. Czy nowej gry tego typu. Jeszcze nie wiem, którą konkretnie ruszę, wybiorę i tak dalej. Ale no, na pewno. I proszę, patrzcie, jaka piękna scenka. Ich podróż zainspirowała nawet tych, którzy mieli wątpliwości. Inaczej mówiąc, Gumo, ostatni z Gumonów, został zainspirowany do czynienia dobra. Gumo dla nas miejsce, do którego należy, jak widzicie. Ożywił Naru i tym samym złączył rodzinkę, jak to było widoczne już w części drugiej. Dobra. No dobra. Z kamieniem słońca możemy w końcu przejść przez bramy góry Horu. Ale czujesz to trzęsienie? Te po prostu wibracje ziemi? Góra Horu niedługo wypluje ogień. Nie ma dużo czasu do stracenia. Inaczej mówiąc, śpieszy, wulkan zaraz wybuchnie. Ale no. Szczerze powiem jedną rzecz. Rozumiem cię, mój drogi ogniku, czemu się tak śpieszysz, ale... No ja twojego pośpiechu nie podzielam, ja tam potrzebuję czasu, żeby sobie na spokojnie pozwiedzać, pobawić się, poluksusować się tym, że... Muszę zaznać luksusu 100% gierki. Więc no, w tym momencie po prostu pozbieramy, co trzeba zebrać. I pójdziemy już do ostatecznej lokacji. Która... No, taki delikatny spoiler alert. Jest bardzo podobny do ostatniej lokacji od jego dwójki. Pod jakim względem, dlaczego i w ogóle... Zobaczycie niebawem. Bo gwarantuję wam. Dzisiaj tam wejdziemy, dzisiaj to ukończymy. I będzie dobrze. Okej. Ale póki zgin żaba. I teraz tak, którym to było? Tędy. Dobra, fajnie, fajnie. I tutaj jest ta blokada, nie, to nie tutaj, to będzie trochę dalej. Dobra, ładujemy skoka. I idziemy po kolejną komórkę zdrowia. Tym samym... Mamy już wszystkie komórki zdrowia, zostały dwie energetyczne. I trzy kulki umiejętności. Co pokazuje, że jednak... Można powiedzieć, że mocno przesadziłem względem tego, co naprawdę trzeba zrobić. 99%. Oczywiście. Nie mogło dać 100. Nie, musiało się zatrzymać na 99. Chyba, że coś tutaj jeszcze jest uznawane. No cóż. Jakby to było, nie było niestety. Jest 99 zamiast 100. Przy czym mapa niczego dosłownie nie pokazuje, więc no. Dobra. Nie przejmujmy się tym teraz. Pora po prostu powrócić. Żeby... No, zająć się 100% wszystkich rzeczy. Przepraszam, 99%, bo zapomniałem, że stówki to nigdy nam nie da. Ta gra jest wredna i tyle. Dobra. O nie, kolce. O nie, kolce. Po prostu o nie, kolce. I znowu kolce. Dobra. Dobra, Ori. Nie przejmuj się tym wszystkim, jesteś w dobrym miejscu. I teraz tak, którędy to było do tego... tamtego. Super. Przez mojego pota zaraz tu pewnie padnę. No dobra, nie, na szczęście nie. To było tu? Nie, to było wcześniej. Ale powiedzmy, że tutaj postawię sobie zapisa, żeby nie mieć potem problemów. Cześć, kurczak. Dobra, zabij po prostu Ori. I teraz już możemy nareszcie to otworzyć od tak, po prostu. Dobra. Właśnie w tym momencie też mamy już wystarczająco punktów, żeby poznać ostatnią umiejętność. Więc no. Oficjalnie wszystkie inne rzeczy, które będziemy zbierać, jeśli chodzi o te kulki umiejętności, są one całkowicie zbędne i w ogóle. Tak. I mnie to jednak faktu, że i tak jest zbiorem. No trzeba 100%ować, nawet jeśli to jest 100% dla samego celu 100%owania. Ale dobra. I cóż.
Co my tu jeszcze mamy do zrobienia, tak szczerze? Tutaj jedno. Po tym, jak to zrobimy, trzeba będzie zawrócić i zająć się jeszcze jakimś innym miejscem. Nie pamiętam, gdzie to było konkretnie, ale gdzieś. No, a, tutaj trzeba będzie znowu przyjść. Jak tu przyjdziemy, to potem zostaje już nam tylko Mount Hor. No cóż, nie sądziłem, że naprawdę to się uda. Przynajmniej tak szybko, ale nie ma co narzekać. I tak już wystarczająco dużo czasu poświęciłem Oriemu, jeśli chodzi o moje lamienie i robienie nie tego, co trzeba, i męczenie się. Więc w sumie dobrze nawet, że tak wynikło, dobra. Nie wiem, po co tu zapisałem, ale co? Chyba lepiej zapisać, niż potem żałować. Czy jak tam się jest z angielskiego, better safe than sorry. Żebyś tak. Żeby nie było, wiem, że nie wymawiam tego prawidłowo, ale wymowa idealnie prawidłowa nigdy nie była moim nigdy nie była moim atutem. Najłatwiej chyba tak to powiedzieć. Okej. O, dobra, tu? Czy jest jakieś inne bliższe? Aha. Nie, dobra. Mungrot to jednak jest bliższe. I swoją drogą Mungrot to mamy w 100%. Takich prawdziwych 100%, co jest też zaskakujące, patrząc na to, jak gra nie lubi przyznawać mi 100%. Ale dobra. Skupmy się po prostu teraz na tym, żeby szybko się tym zająć i no, lada moment, powinno być już wszystko w porządku. Dobra, ale idę w ogóle prawidłowo? Nie, no muszę iść prawidłowo. Coś ja i moja pamięć. Dobra, teraz już przynajmniej mam potwierdzenie, tak? Idę dobrą stroną. Właśnie, można dosłownie we wodzie? Nie, nie można. No szkoda. Bo taki dasz we wodzie byłby fajny. No, dobra. Naprawdę już zacząłem gadać o rzeczy. W sumie nie wiem, jak mam to wszystko komentować, bo w sumie jest takie mocno spokojne i nie wymaga za bardzo jakiegokolwiek komentowania szczególnego. W sumie nic na to mogę gadać tylko o tym. W sumie dlaczego w ogóle zdecydowałem się 100%, bo niektórych może co tak zastanowić. A tu już no, historia, żeby nie było, nie jest żadna tragiczna ani nic tego typu. Sprawa jest bardzo nawet prosta. Dosłownie mówiąc, po prostu jest takie zmiana trochę podejścia, bo za dzieciaka, jak się grało w gry, to po prostu było na zasadzie, a bo przejdę gierkę szybko, tylko fabuła główna, skupujemy wszystko i tyle. I to mówiąc tak szczerze, dosłownie, nie ściemniając, nie wymyślając, nie przekręcając. Idealnym przykładem tego byłoby chociażby jak tam pierwszy raz dostałem dostęp do Risena trzeciego. Powiem szczerze, z perspektywy czasu, jak już tak przychodziłem go drugi raz, właśnie tym razem zbierając wszystkie achievementy. Nie jest aż taka dobra gra, ale mniejsza. Więc tak, dostałem go. A dosłownie 2-3 dni później gra już była ukończona, przy czym mówiąc szczerze, po prostu w tej grze nie zrobiłem prawie żadnego zadania, tylko to, co trzeba, żeby po prostu ukończyć. Dosłownie przeraszowałem cały wątek jednej gildii, bo ta mi się spodobała, to muszę tą po prostu mieć. I dosłownie nie zrobiłem żadnych innych zadań, nie pogadałem z NPC-ami, nic. Po prostu zaliczyłem i uśmiech na twarzy, bo wow, udało mi się skończyć gierkę. A żeby nie było jakbym, no, dzieciakiem, dzieciuchem, jak złotek zwał, to było wielkie osiągnięcie u mnie ukończyć jakąś grę. No, ale ukończyłem. I zapomniałem o niej aż do teraz. Po prostu teraz, jak już jestem dojrzalszym odbiorcą, stwierdziłem, że może warto byłoby po prostu spróbować z gier wyciskać wszystko, co się da, po prostu jako takie osobiste wyzwania. Nawet nie mówię, że to muszą być, wiecie, jakieś tam nie wiadomo jakie osiągi, tylko po prostu w zasadzie skoro kiedyś dosłownie potrafiłem pominąć wszystko, a teraz po prostu jakaś gra mi się naprawdę podoba, czy coś, no to mógłbym spróbować po prostu zrobić to, co
grama do zaoferowania, po prostu wszystko, dosłownie wszystko, dobra. Dobra, kolejna komórka energetyczna, mamy jeszcze jakieś brakujące, jedną dosłownie. Mam nadzieję, że długo znajdziemy. No tak, dobra. Co my tu mamy w takim wypadku? Halo, czemu tam nie da się wejść? No nie mówcie mi, że tam się nie da wejść i tyle. Smutne to. Nie, no musi być jakiś sposób. A dobra, zielony. Zielony gościu. Jeśli zwykłym to nie działałem, zielonym zawsze może pomóc. Nie, niestety nie. Więc jesteśmy na miejscu, które mnie nie pociesza, bo... Było widać dosłownie, co tu jest, ale nie mogę tam wejść, bo gra stwierdziła, że nie. No bo tam jest jakieś, co prawda. Ciężko to nazwać może. Zginęłem. Naprawdę? Dobra. W takim wypadku powtórka. Teraz już wiem, co zrobić przy okazji, też tak zauważyłem właśnie na szybko, więc nie będzie to problem wielki powtórzyć te działania. Tylko szkoda, że no. Że wcześniej nie pomyślałem o tym. Że musi być jakiś inny sposób na to. Dobra. Komórka jest, teraz szybko dasz, żeby mnie. Śmiertelny laser śmierci plus 10. Tego dziwnie nazwę nie zabił. Do widzenia. Dobra, to już mnie wkurzyło. Po prostu jakby nie mieli jakiegoś dosłownie. Dobra, nieważne. Zbytnio się rozkojarzam i zajmuję głupotami zamiast tym, czym naprawdę trzeba. Na spokojnie trzeba do tego podejść. Inaczej będę tak lamił non-stop. Dobra. Dobra, fajnie, mamy komórkę. Ponownie. To teraz tak. Najbezpieczniejszy sposób na pozbycie się go. Atakowanie i tyle. Zapis, żeby tym razem już nie odpaść, nie... No nie spaść znowu w taki głupi sposób. Okej, okay, tym razem przecież tam Dark, ten ciemność przyprowadziła ich do tego zapomnianego miejsca. Dobra. Chodź zielony. Do widzenia. I w ten sposób tym razem otworzymy to wszystko. Jestem tego pewien. Tak. Czyli o to w tym chodziło. Trzeba zrzucić kamienie. Dobra. Jest tu coś wodopodobnego, nie wiem czy trujące czy nie. Miejmy nadzieję tylko, że nie. I uwaga. Tak. Wodopodobny i niebezpieczny. Więc dobra. Teraz kiedy to wiem, będę mógł właśnie na spokojnie się tym zająć wszystkim. Dobra, chodź zielony. Do widzenia, zielony. I teraz trzeba będzie tylko się skupić na tym, żeby to jakoś zrobić. Dobra. Fajnie. I teraz jeszcze zanim coś, to muszę szybko cofnąć się i zapisać. Wiecie, żeby nie widzieć znowu animacji kamienia. Dobra. Ale okej, wniosek jest jeden. To, co tutaj widzimy, nie jest do końca wodą. To będzie pewnie jakieś kwasy czy coś. Dobra. Dobra. Definitywnie dobrze, że mam tą zdolność nową, bo jednak jest ona naprawdę przydatna w tej sytuacji. I dobra.
Mamy komórkę zdolności. I coś tu jeszcze było? No tak, tam wcześniej było, ale to wcześniej to jest jakoś ukryte po prostu. Trzeba znaleźć tylko sekretne przejście, czy co to tam jest. Tyle. Akurat to przejście widać nawet. Dobra. I mamy to. Została dosłownie jedna komórka tylko, którą miejmy nadzieję, że odnajdziemy gdzieś, bo jeśli nie, to się trochę... No, zasmucę, można powiedzieć delikatnie. Oczywiście musiał mnie wybuchnąć. Natomiast zdań jest mało wrażenie. Dobra, to już było. U bram góry choru ciężkie decyzje były zrobione. Czemu? Wykonane. Dobra. No to idziemy. Źródło ciepła Nibel. Cała jego chwała spłonęła. Bądźmy ostrożni. Wielu z tych, którzy tu wrócili, nigdy nie wrócili. No. Witam w ostatecznej lokacji. Element ciepła jest blisko, ale góra. Nigdy nie widziałem, nie widziałam. Nie pamiętam po prostu, czy to była dziewczyna, czy chłopak, jeśli chodzi o płeć. Ale po prostu nigdy nie widziałem w takim stanie. Czyli tak daleko zaszliśmy. Tak dużo zostało utracone. Nie możemy się teraz poddać. Musimy iść dalej, dobra. Więc co tak naprawdę tutaj mamy zrobić? Powiem szczerze, ciężko mi stwierdzić. Wiem tylko tyle, że... Co? Cokolwiek to jest, musimy być ostrożni, bo jest tutaj pełno lawy. A lawa jest zabójcza. I oczywiście przez lawę nie da się przejść, więc tak... Strasznie dużo ona blokuje, więc jedno co mi tak naprawdę przychodzi do głowy teraz to super skok. I wiecie, na takich zasadach próbować coś osiągnąć po prostu. Próbując dosłownie znaleźć cokolwiek i tyle. Dobra, tam się nie dostaniemy, bo w sumie lawa, tutaj się nie dostaniemy, bo w sumie lawa. Aha, no zlamiłem to totalnie. Dobra. Dobra. Okej. Nadal jest lawa, ale... Może znajdziemy jakieś przejście ostatecznie. Wiecie, jakieś takie jedno, na którym akurat lawy nie będzie. Bardzo by mnie to ucieszyło, nie ukrywam, ale... Niestety, jak tak patrzę, to mało prawdopodobne, żebyśmy coś takiego odkryli. Ja, że w sumie pozbywanie się tej lawy to jest taki jakby, no, główny cel tej lokacji, ale... Mówiąc szczerze, wprost... Póki co widzę tylko opcję na dalsze zwiedzanie lokacji. Nigdzie ani śladu czegoś, co można było po prostu wykorzystać do pozbycia się tej lawy. No właśnie, jak jeszcze przy tym jesteśmy... Nie można... Soul Linka na niestabilnym terenie. No i oczywiście to mnie zabiło. Bo co innego mogło mnie zabić? Jak nie moja własna głupota. I co najważniejsze, to nie była taka głupota czysta,
Chociaż tej postaci, tylko dosłownie chęć zapisania gry mnie zabiła. I to tak pół żartem, pół serio mówię. Chciałem w sumie nawet całkowicie serio. Chciałem zapisać sobie tutaj grę, a to mnie w sumie zabiło. Dobra. Najpierw, żeby się tego pozbyć. Teraz drugi skok, tak normalnie. I okej, teraz tylko super skok naładować. Dobra. Mamy co? Jedno przejście, które nie było zablokowane lawą. Ale wiecie co, niestety patrząc na czas, wiem, że może się uda to jednak zrobić dzisiaj. Jednak niestety nie. 40 minuta nagrania. Ale nie mogę sobie pozwolić na robienie kilkugodzinnych odcinków. Przez obowiązki, więc co? Powiedzmy sobie szczerze. Wybaczcie, że w takim miejscu, w takim momencie przerywam. No ale mam 40 minut, więc... Mimo mojej chęci, żeby to zrobić, okazało się, że no... Trochę bardziej lamiłem i w sumie zapomniałem, jaka duża jest ta lokacja, więc sami zobaczycie, ile przeleźliśmy, ile tu jeszcze jest różnych znajdźków, rzeczy do podniesienia i w ogóle. No niestety. Więc tak... Na obecny moment powiem wam szczerze to tyle. Może wyjątkowo, jeśli uda mi się wyrobić jeszcze trochę czasu na nagranie kolejnego odcinka, wrzucę po prostu dwa. Jednego dnia wiecie, żebyście już mieli finał Oriego i żebym mógł już naprawdę, no, w nadchodzącym tygodniu na spokojnie sobie ogarnąć tę nową gierkę. I oczywiście może powrót Kingdom, jeśli uda mi się zgadać z siostrą, czy z kimś tam trzeba. Ale dobra, mniejsza z tym, po prostu dziękuję za uwagę, no i wybaczcie naprawdę po raz kolejny za to, ale niestety czas. No i do zobaczenia już w kolejnym odcinku, więc trzymajcie się. Hej, hej.